czytelnicy, którzy w 2012 roku byli aktywnymi, w 2013 pozostają także aktywnymi i zdobywamy nowych czytelników, którzy, no nie powiem, że chcą być aktywnymi, że chcą się znaleźć na liście aktywnych, ale chcą czytać. I mamy nadzieję, że te książki, które wypożyczają, bo w związku z wypożyczaniem, z ilością wypożyczeń są wyłaniani właśnie laureaci. I myślę, że te książki, które są wypożyczane, są też czytane. Tu jeszcze są miejsca, proszę bardzo. Przejdziemy. No tutaj jest dość duże, bo jest nawet większe pomieszczenie niż to, które było przedtem. Ale mamy nadzieję, że to, które będzie docelowo na bibliotekę, na oddział dziecięcy, będzie przystosowane. No miejmy nadzieję, że będzie większe, a przynajmniej takie jak to pomieszczenie tu teraz. Liczymy też na nowe meble. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, jak będziemy podsumowywać konkurs tegoroczny, już spotkamy się, mam nadzieję, że też z tymi czytelnikami, którzy są teraz w nowych pomieszczeniach. Oddział dla dzieci i wypożyczalni dla dorosłych i czytelni też, bo mamy trzy działy, liczył 25 611 woluminów. Z tego w oddziale dla dzieci było 10 143. Ta liczba to jest w zasadzie taka stała, bo książki stare ubytkowujemy, wiadomo, się niszczą przez czytanie, przez aktywne i czytanie przez czytelników niszczą się. Musimy je zastępować książkami nowymi. A czytelników w ubiegłym roku w całej bibliotece mieliśmy 1754. To jest trochę mniej niż w roku poprzednim, ale to też związane jest z tym, że biblioteka jest w trakcie modernizacji, a w oddziale dziecięcym było 557 i to jest o 7 czytelników mniej niż w roku ubiegłym. Też biblioteka w grudniu, ci co chodzą, wypożyczają, to wiedzą, że też była nieczynna. Teraz co prawda biblioteka jest w remoncie, ale oddział dziecięcy jest czynny, cały czas jest czynny, a niestety czytelników dorosłych musimy przepraszać, bo jeszcze trochę niż będzie czynna wypożyczalnia, a jeszcze później czytelnia dla dorosłych. No niestety taki mamy teraz społeczeństwo medialne, więcej ludzi siedzi niestety jednak przed komputerem. A czytelników, którzy byli aktywnymi i co przynajmniej przeczytali 8 książek w ciągu tego 2012 roku, było 11%. Wasze dzieci, drodzy Państwo, należą do tych reszty procent ludności, bo czytają dużo, bardzo dużo, bo super czytelnik 2013 roku przeczytała 154 książki. To jest dużo, to jest dużo. Jak już mówiłam, jury konkursowe wyłaniało laureatów na podstawie kart czytelniczych. Analizowaliśmy ilość wypożyczeń i mamy nadzieję, że te wypożyczenia wiążą się też z tym, że te dzieci, które książki wypożyczają, to i je czytają. Tych czytelników od 4, od tamtym roku mówię, od 4 do 6 lat. To byli najmłodsi czytelnicy, a druga grupa to byli czytelnicy wieku 7 i 9 lat, od 7 do 9 i czytelnicy wieku od 10 do 12 lat. Czyli nasz konkurs, tak samo jak i tegoroczny, skierowany jest do czytelników, którzy mają od 4 do 12 lat. Uważamy, że te dzieci, ci uczniowie, dzieci jeszcze, bo nie wszystkie jeszcze są przecież w szkole, że trzeba te dzieci zachęcać. My jako bibliotekarze zachęcamy między innymi takim konkursem, a Państwo zapisując dzieci do biblioteki i żeby stąd książki wypożyczały, je czytały. Ja rozumiem, że dzieci mają w domu dużo swoich książek, czytają, ale zapisać się do biblioteki i stąd wypożyczać książki, a nawet samo zapisanie dla dziecka, to też jest chyba frajda. Nie wypożyczają u nas książek. I może teraz przejdziemy do najaktywniejszych czytelników, a super czytelników zostawimy sobie na deser, na koniec. I może zaczniemy od czytelników najmłodszych. Co prawda mówiłam, że konkurs jest dla dzieci od 4 do
12 lat, ale chciałam wyróżnić maluszków, którzy przychodzą z rodzicami, no bo wiadomo, maluszki. Dla nich wypożyczają bardzo dużo te osoby, które właśnie chcemy wyróżnić. I to także dla Państwa plus, że z tymi dziećmi do nas przychodzicie. I na początek chciałam wyróżnić, no już w tym roku, 3-letnia Weronika Krajzewicz. Weronisio, podejdziesz do nas. Weronika chodzi ze swoją starszą siostrą. No prawda, oczywiście, brawo. I wypożyczają obie i przypuszczam, że te książki, które są na karcie Weroniki, są też czytane przez Zuzię i na odwrót. Proszę, Weronisiu, to dla ciebie dyplom i książeczka. Brawo. Osia Zielińskiego, Nikodem podejdziesz. Bardzo dużo czyta. Mama zapisała go już dużo wcześniej. Czytała mu, przypuszczam, że jeszcze czyta. Nikoś to już teraz będzie pełnoprawnym uczestnikiem konkursu, bo będzie, bo w tym roku 4 lata, tak? Pani, proszę bardzo. Do wujka się uśmiechnie. Uśmiechnie się do wujka, Niko. Proszę bardzo. A książeczkę i jeszcze dla ciebie książeczka. Bardzo proszę. Jeszcze mamy wyróżnienie dla Oli Krause. Ola czyta, mama wypożycza dla niej bardzo dużo. Mama zapisała ją już, gdy Ola miała 2 latka. Wypożyczała na swoją kartę dla Oli. Teraz Ola już ma swoją kartę i też bardzo dużo wypożycza i czyta. Proszę bardzo, Ola. Najmłodszych pełnoprawnych uczestników konkursu, tych dzieci od 4 do 6 lat, co w ubiegłym roku tyle miały. I 114 książek przeczytał w ubiegłym roku, wypożyczył i przeczytał Jakub Nowiński. Proszę bardzo. Jakub chodził z opiekunkami, Jakub był z dziadkiem, z babcią przyszedł dzisiaj. Czyta bardzo dużo. Dużo też, bardzo proszę, dużo też wypożycza i czyta Zuzia Kirsten. Proszę bardzo, w ubiegłym roku wypożyczyła i przeczytała 104 książki. Proszę bardzo, Zuziu. Zuzka. Bartkowska Oliwia to następna laureatka. Bardzo proszę. Oliwia, Oliwia, to przeczytałaś w ubiegłym roku 47 książek. Proszę bardzo, dla ciebie dyplom i książeczka. Kasia Krajewska. Chodź, Kasia. Kasię widzimy w bibliotece pierwszy raz. Bo dla Kasi mama wypożycza książki, przychodzi, wypożycza, wymienia i czytają razem w domu, tak? Proszę bardzo, Kasiu. Kacper Jędrzejewski, bardzo prosimy. Kacper jest zapisany w bibliotece od października, tak, Kacperku? Nie, zapisany jest we wrześniu i nawet mama się dziwiła, we wrześniu zapisany, a już laureat. Kacper wypożyczył razem z mamą 34 książki od września i też jest laureatem naszego konkursu. Brawo! I ostatni nagrodzony, co też dużo książek przeczytał, bo 33 wypożyczył, Antek Urbański. Mama często przychodzi z Antkiem i wypożyczają. Co Antek lubisz najbardziej? Smerfy lubiłeś, tak? Wypożyczałeś? I o Franklinie? Książeczki, tak. Jak w pierwszej grupie są dzieci, które w ubiegłym roku nie były laureatami, no bo dlatego, że były młodsze, tak w tej grupie już powtarzają się laureaci z roku poprzedniego. I tak Kinga Raszkowska, bardzo proszę, jak w tamtym roku przeczytałaś 86 książek, a w tym 84, to znaczy w 2013, czyli 2 mniej, ale też to jest bardzo dużo. Proszę dla ciebie dyplom i książeczkę. Następna Weronika Sochacka. Weronika też jest laureatką poprzedniego konkursu. Przeczytała w 2013 65 książek, a w 2012 66. Wcale nie duża różnica. Weronika przychodzi z mamą bardzo często i z babcią, dzisiaj z dziadkiem przyszła. I Kat
trzaskawka, bardzo proszę. Litka przychodzi z mamą też do biblioteki i też bardzo dużo czyta. 60 książek wypożyczyła. Proszę, to dla ciebie. Witek Ostrowski w ubiegłym roku nie mógł przyjść, bo zrobiliśmy, chyba wyjechał wtedy. A też jest laureatem ubiegłorocznym, też bardzo ładnie czyta, przeczytał w ubiegłym roku 49 książek. To jest więcej, bo w roku poprzednim tylko 36. Proszę bardzo. No i następny laureat z roku poprzedniego, Mateusz Kusznier. Mateusz też przeczytał dużo, 48 książek, w poprzednim roku 50, no to tylko dwie mniej, ale to też bardzo dużo. Proszę. Mateusz. Dziękujemy. I Wiktoria Lodowska, też laureatka poprzedniego konkursu, też bardzo dużo czyta, 44 książki przeczytała. W ubiegłym roku też była, nie mogła do nas przyjść. A w tym roku jest i bardzo proszę, Wiktoria, tak dalej, czytaj. I grupa najstarszych czytelników tego konkursu, od 10 do 12 lat. I tu też mamy laureatów z roku poprzedniego. Julka Neumann bardzo ładnie czyta. Jula wie, co chce czytać, przychodzi z babcią często, czasem sama i bardzo ładnie czyta, dużo, ile w ubiegłym roku? 99 książek, proszę Państwa, bardzo dużo. Bardzo proszę. 66. Sara Szerszeń, Sara też masę czyta. Już w przyszłym roku nie będziesz mogła brać udziału w konkursie, bo już będziesz, bo w tym roku 13 lat, prawda? Ale z ubiegłego roku, z poprzedniej edycji konkursu też byłaś laureatką i teraz też bardzo, Sara bardzo dużo czyta, bardzo dużo. Proszę bardzo. No i siostra Kingi, Maja Raszkowska, siostry obie czytają, mama dba o to, żeby dziewczynki czytały, bardzo ładnie czytają, miejmy nadzieję, że tak dalej będzie. Proszę bardzo. Karina Wojtacka, też pięknie, wszystkie książeczki o zwierzątkach, tak, tutaj to, o zwierzątkach bardzo lubisz czytać, przeczytałaś prawie wszystkie i no mam nadzieję, że inne książki też cię zainteresują. Proszę bardzo, dla ciebie dyplom. Natalia Ochocka, o jest Natalia. Natalia też razem z siostrą młodszą do biblioteki przychodzi, wypożycza dla siebie, siostra dla siebie czasami też o Martynkach, a ty też czytasz bardzo dużo. Gratuluję ci. I nie wiem, czy jest Natalia Skurzewska? Chyba nie ma, ona gdzieś tam konkurs jakiś w Olsztynie, tato mówił, że jest też tam laureatką, więc pewnie pojechała tam i nie zdążyła do nas dojechać. Super czytelnik. Super czytelnik 2013 roku w grupie najmłodszych to Zuzia Krajzecz. Przeczytała, wypożyczyła 154 książki. Zuzia, proszę. Ale te 154, proszę Państwa, to trzeba robić razy dwa, bo Zuzia razem z Weroniką wypożyczają i czytają książki. Chcesz nie? Zuziu! To ja podejdę, tak? Ale no proszę, patrz, to jest dla ciebie książka i dyplom. Brawo Zuzi, super czytelnik z ubiegłego roku w grupie najmłodszej, czyli Jutka Cybulska. Proszę bardzo, Jutko. Czyta też bardzo dużo, mama bardzo dużo, bardzo dużo czyta. Przeczytała w ubiegłym roku, proszę Państwa, 165 książek. To jest w zasadzie najwięcej. I tu chyba widzę, że nie ma Alicji Makrzyńskiej, a ona jest super czytelnikiem wśród tych najstarszych, z tej najstarszej grupy czytelników. Ona przeczytała w ubiegłym roku 117 książek. Przynajmniej dla niej brawa, dajmy. I to w zasadzie, moi drodzy, do nas przychodzili, od nas książki wypożyczali. My mamy nadzieję, że zapraszamy, bo
my chcemy, żeby dzieci czytały i mam nadzieję, że Państwo też tego chcą. Tutaj Państwa nie muszę przekonywać.